Ilu uczniów będzie uczęszczać do liceum imienia Alberta Einsteina w roku 2006? No, mamy podane, że w kolejnych latach, począwszy od 2001 do 2003, liczba uczniów wzrosła od 150 do 300. Więc ścisła odpowiedź na to zadanie jest nie wiadomo. Oczywiście trzeba by zapytać dyrektora tego liceum. 2006 rok już minął, możemy się go zapytać, ile osób było w 2006. Ale pewnie nie o to chodziło twórcom tego zadania, więc może pomożemy im tutaj trochę. Prawdopodobnie chodziło o to, że w tych latach obowiązywała pewna reguła, czy też te lata wskazują na pewną regułę i ta reguła, zakładając, że ta reguła będzie obowiązywać dalej, żebyśmy obliczyli, stosując tę samą regułę, doszli aż do roku 2006. No więc widać, że co roku w tej szkole było więcej uczniów. No i teraz jaka reguła? No, mamy dwie najprostsze reguły właściwie. Jedna to jest taka reguła bankowa, że w każdym roku przyrasta określony procent, czyli stosunki poszczególnych wielkości w poszczególnych latach są stałe. To jest reguła bankowa. Na przykład co roku przybywa 10% uczniów. A druga, jeszcze prostsza reguła to jest taka, że po prostu w każdym roku przybywa tyle samo uczniów. No więc zobaczmy tutaj, ile przybyło między rokiem 2001 a 2002. No 225 minus 150 to jest 75, czyli tutaj 75 osób przybyło. No a między rokiem 2002 a 2003, no prawda, 300 minus 225 to jest również 75. Aha, czyli w tych trzech latach obowiązywała następująca reguła, że co roku liczba uczniów zwiększała się o 75 osób. Teraz, jeżeli założymy, że ta reguła będzie obowiązywać dalej, no to możemy obliczyć, ile uczniów uczęszczało do tej szkoły w roku 2006. Mianowicie, no tutaj było 375, no czyli dodajemy 75. Tutaj dodajemy 75 i otrzymujemy 300, 450. I wreszcie tu dodajemy 75 i w roku 2006 otrzymujemy 525 uczniów. Czyli widać, że ta szkoła się rozwijała w tych latach dosyć dynamicznie. No i wątpliwe jest, aby ten dynamiczny rozwój przetrwał aż do roku 2014. Gdyby tak było, to możesz obliczyć sobie liczbę uczniów w 2014 roku, gdyby ta reguła przyrostu uczniów w każdym roku była zachowana.